Dinozaur DNA, tyranozaur Rex. Najpierw go opłupaliśmy, potem sobie zrobiliśmy zupę z dinozaura i końcówkę z garnka, z gorącej wody wyciągnęliśmy. Mamy tutaj dinozaura z poszczególnych kostek złożonego, to jest tyranozaur Rex. On świeci w ciemności na bardzo fajny, taki fluorescencyjny, żółtawy taki kolor. Nogi, znaczy te łapy tylnie, przednie się ruszają, szczęka tutaj dolna, ta żuchwa się rusza. Świetnie to wygląda w nocy, w ciemności. Oprócz tego wyciągnęliśmy taką tubę z DNA. Nie wiem, czy tu widać, ale piszę tu dinozaur DNA. W tej tubie były takie naklejki, pasek z naklejkami DNA. Dwie odkleiliśmy, dwie zostały. Nakleiliśmy ją tutaj i tutaj, na wolne miejsca. I teraz, gdybyśmy mieli komórki z Androidem albo z Applem, to ciągamy DinoCode z Google. Niestety, jak spojrzeliśmy, tutaj mamy akurat z Windows Mobile Lumię, więc jak Dino Codes naciskamy z Google'a, to niestety nie możemy go zainstalować, więc nie pokażemy wam, jak wygląda te całe 3D na tych komórkach, niestety. Natomiast gdybyśmy mieli Androidy, to byśmy mogli wam pokazać. A tak to widzicie, jak wygląda dinozaur. Jak wygląda. O, tu jest właśnie. Pokazane mniej więcej na filmiku, jak to powinno być na Androidach. Ściąga się aplikację po prostu na Androida albo na Apple'a. Natomiast same rozłupywanie, same wyciąganie tego, sam dinozaur są rewelacyjne, no niestety tego nie pokażemy ze względu na Microsofta, ale no prawdopodobnie tu piszą akurat instrukcji, że są coraz bardziej rozszerzane te programiki, że może to się pojawi na Windows Mobile też za niedługo i wtedy będziemy mogli wam pokazać, jak to wychodzi w 3D. No, natomiast na razie 3D macie dinozaura. Dinozaura i zabawę z rozłupywaniem i zupą z dinozaura. Dzięki.